Organizacyjnych prac jest całkiem sporo. Te główne dotyczą zebrania kadry instruktorskiej. Zaczniemy od programu trenera osiedlowego. Trwa cały czas rekrutacja do programu trener osiedlowy. Mamy dość duże zainteresowanie i osób byłych trenerów i całkiem nowe osoby, także się bardzo z tego cieszymy i oczywiście rekrutacja trwa do końca tego tygodnia, do 5 marca, ale jeżeli ktoś się zgłosi powiedzmy w poniedziałek, wtorek, to również na pewno będziemy te podanie rozpatrywać. To sprawdźmy, kiedy wszystko ma wystartować. Trenerzy będą rozpoczynać pracę na początku kwietnia. Nie wiem, czy to będzie akurat 1 kwietnia, czy to będzie 4 kwietnia, ale na pewno na początku kwietnia już będziemy dokładnie wiedzieli, kto gdzie będzie pracował. I oczywiście trenerzy wracają na boiska przyszkolne, na tereny zielone w mieście Wrocławiu. Organizatorzy programu Trener Osiedlowy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Spotkaliśmy się z taką sytuacją w ubiegłym roku, w miesiącu wrzesień, październik, listopad, że było bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci, wśród młodzieży i ich rodziców właśnie takimi programami. Mieliśmy dużo telefonów i się cieszymy bardzo, że program dalej funkcjonuje i jest dalej realizowany przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. Wszystkie informacje dotyczące programu można znaleźć w sieci. Bezpośrednio www.trener-osiedlowy.pl. Tam jest dokładna informacja, są plakaty nasze. Zresztą program dość mocno był rozreklamowany w środkach masowego przekazu. To teraz młodych zamieniamy na nieco starszych. Równolegle Wrocław organizuje program trenera senioralnego, który cieszy się równie dużym powodzeniem. Jest to czwarta edycja programu Wrocławski Trener Senioralny. Program się cieszy również bardzo dużym zainteresowaniem wśród wrocławskich seniorów. Z tego się bardzo powodu cieszymy. Cały czas non-stop dzwonią seniorzy do nas, pytają się kiedy wracamy na boiska, kiedy wracamy do tych parków. No już mogę powiedzieć, że na pewno w tym miesiącu, jak tylko pozwoli na to pogoda, wracamy 10 trenerów w 10 punktach Wrocławia. Rozpoczyna swoje zajęcia, to tak jak było w latach poprzednich. Zajęcia będą 2-3 razy w tygodniu w takich wybranych punktach Wrocławia. Mieszkańcom miasta bardzo spodobały się też inne projekty wokół trenera senioralnego. Duże pikniki, podczas których czas wspólnie spędzali i starsi, i nieco młodsi. Wrócimy do specjalnych takich imprez dedykowanych nie tylko dla seniorów, ale dla całych rodzin, bo to również jest wrocławska sportowa rodzina. Takie pikniki w ubiegłym roku organizowaliśmy przez całe wakacje na pergoli wrocławskiej. Wracając do seniorów, to przygotowano dla nich moc atrakcji na ten rok 2021. Na pewno odbędą się wycieczki do ogrodu zoologicznego, do ogrodu botanicznego, forum muzyki i oczywiście akweny wodne, Zatoka Piratów. Jeżeli tylko takie możliwości będą oni chcieli, no to na pewno będziemy takie dla nich aktywności fizyczne organizować, bo naprawdę warto. I także serdecznie zapraszam jeszcze raz wszystkich do śledzenia strony Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, trenera senioralnego. Tam jest naprawdę dużo i będzie informacji, gdzie, kto i kiedy będzie mógł wziąć udział w zajęciach. Podsumowując teraz oba projekty, one przyjęły się we Wrocławiu doskonale. Mieszkańcy liczą, że macki trenera senioralnego i trenera osiedlowego będą coraz dłuższe. W tym roku mamy duże jakby zwrotne informacje, zapytania i prośby szkół wrocławskich, rad osiedli o to, żeby na ich terenie działał trener osiedlowy i trener senioralny. Także staramy się na te prośby odpowiadać pozytywnie i tam, gdzie tylko jest taka możliwość, będziemy kierować naszych trenerów, którzy prowadzą zajęcia dla najmłodszych wrocławian, ale jak również dla tych starszych. No i trzymamy kciuki, by na drodze do realizacji tych celów nie stanęła tylko pandemia.